Witam wszystkich serdecznie. W poprzednim odcinku zdarzył mi się chochlik drukarski. To moja wina, że nie sprawdziłem planszy przed opublikowaniem. Widzicie więc prawidłowy wykres słów i ich odpowiednie kodowanie. Bardzo przepraszam za ten błąd. W jaki sposób jest przekazywany sygnał odczytywany przez wirujące głowice do układów elektronicznych magnetofonu? Czy są tam blaszki ślizgowe dotykające odpowiednich bieżni, na przykład jak w silniku? Wyobraźcie sobie, jakie zakłócenia wprowadzałby taki sposób odczytu danych. Zastosowano więc element zwany przenośnikiem transformatorowym. Taki podzespół występuje także w magnetowidach z wirującym bębnem. Przenośnik transformatorowy składa się z dwóch rdzeni pierścieniowych wykonanych z ferytu. Jeden z takich pierścieni ferytowych jest mechanicznie umocowany w bębnie z głowicami na osi silnika spindle. Te wirujące głowice są podłączone bezpośrednio z cewką nawiniętą na tym rdzeniu. Drugi z pierścieni zamocowany jest do nieruchomego chassis silnika. Uzwojenie nawinięte na tym pierścieniu połączone jest z wejściem wzmacniacza RF lub wyjściem wzmacniacza zapisu. Zadania uzwojeń zależą od trybu pracy magnetofonu, czy to jest zapis, czy odczyt. Oba pierścienie są sprzęgnięte magnetycznie, a pomiędzy nimi jest minimalna szczelina powietrzna, która umożliwia bezproblemowy obrót bębna. Jak to działa? W czasie zapisu ciąg bitów do 7,5 Mbps jest zamieniony na impulsy napięcia we wzmacniaczu zapisu. Wyjście tego wzmacniacza jest połączone z nieruchomą cewką i tam impulsy napięcia są transformowane w zmienne pole magnetyczne. Strumień pola zamykany jest przez cewkę nieruchomą i cewkę obracającą się na bębnie, co powoduje indukcję impulsów napięcia w cewce ruchomej. Wytworzone napięcie jest ponownie zamieniane na pole magnetyczne w głowicy zapisującej lub uniwersalnej, bo wyjścia cewek są połączone przewodami z tą głowicą. Pole magnetyczne w głowicy magnesuje elementarne magnesy w przesuwającej się taśmie nad szczeliną roboczą głowicy. W trybie odczytu następuje operacja odwrotna, czyli pole magnetyczne elementarnych magnesów taśmy przesuwającej się nad szczeliną roboczą głowicy wywołuje indukcję magnetyczną, a ta w cewce nawiniętej na rdzeniu głowicy indukuje napięcie. Impulsy napięcia są doprowadzone przewodami do wirującej cewki przenośnika transformatorowego, gdzie ponownie jest tworzone proporcjonalne do tych impulsów pole magnetyczne. Cewka nieruchoma zamyka strumień pola i indukuje napięcie w swojej cewce, które jest doprowadzone przewodami do wzmacniacza odczytu. Głowice są umieszczone na bem wirującym, więc każda ma swój przenośnik transformatorowy. Szerokość ścieżki może wynosić około 13 mikrometrów. Jest to 5 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa, więc ścieżkę łatwo zgubić. Złe ustawienie głowicy odczytującej tylko o 1 mm powoduje przeskok o prawie 60 ścieżek. Jak więc poprawnie śledzić taśmy? W magnetofonach z wirującą głowicą zastosowano system Autotrack Finding, czyli układ automatycznego ustawienia głowicy na ścieżkę zapisu. Ciekawostką jest to, że taki układ stosowano w analogowym magnetowidzie systemu V2000. Miałem taki w latach 90. Jakość jego obrazu przewyższała standard VHS. No, niestety uległ awarii i nie było możliwości naprawy, bo po części trzeba byłoby się wybrać do Holandii, a to wtedy byłoby nieopłacalne. Gdzie nie było wtedy internetu, Paypala i tym podobnych udogodnień, a części zamawiało się telefonicznie. Często było to też nieskuteczne. W systemie ATV głowice odczytujące są umieszczone na elemencie zwanym biformem. To jest element składający się z dwóch płytek piezoceramicznych, które odchylają się w zależności od wartości przyłożonego napięcia. Dwie płytki umożliwiają odchylenie w dwie strony w zależności od polaryzacji napięcia. Napięcie do sterowania biformem jest wytwarzane w układzie sterującym na podstawie informacji odczytanej ze ścieżek zapisu. Każdy z zapisanych śladów posiada blok ATF, który zawiera odpowiednie słowo cyfrowe. W czasie odczytu. To słowo kieruje się do układu porównującego sygnał odczytany z sygnałem wygenerowanym przez mikroprocesor dla danej ścieżki. Napięcie na biformy podaje się w przypadku niezgodności słów. Gdy głowica zboczy ze ścieżki, następuje różnica między słowem z procesora a słowem z taśmy, więc powstaje napięcie odchylające biform. Kierunek odchylenia, a więc polaryzacja napięcia, zależy od tego, które słowo Wygenerowane z procesora, czy odczytane ze ścieżki na taśmie, ma większą wartość. Zadaniem tym zajmuje się komparator cyfrowy. Dokładne ustawienie głowicy ma miejsce przed odczytaniem słowa muzycznego i przed końcem odczytywanej ścieżki. Widzimy po tych trzech odcinkach, że zapis głowicami stałymi SDAT podobny jest do zapisu analogowego. Sygnał jest zapisywany na 9 ścieżkach, np. dla DCC lub 40. Nawet 48 ścieżkach w magnetofonach profesjonalnych. Zapis danych jest zapisem powierzchniowym, czyli magnesowane są cząsteczki znajdujące się najbliżej czoła głowicy zapisu. W magnetofonach systemu RDAT zastosowano zapis helikalny, czyli ukośny. Ścieżka jest zapisywana do krawędzi taśmy pod kątem około 6 stopni. Stosuje się dwie pary głowic zapisujących i odczytujących na jednym bębnie lub parę głowic uniwersalnych. Z uwagi na wąską ścieżkę z danymi, stosujemy układ automatycznego naprowadzania głowicy na ślad zapisu. Parametry akustyczne zapisu cyfrowego są doskonałe, niezależne od systemu, chyba że zastosujemy obróbkę sygnału przed zapisem w postaci kompresji danych. Ceny urządzeń RDAT na rynku wtórnej nie należą do niskich, choć zdarzają się okazje, na przykład za 100 lub 200 zł. Ja swój RDAT kupiłem za bardzo małe pieniądze. Podstawową zaletą magnetycznego zapisu cyfrowego jest możliwość wielokrotnego zapisu informacji na tym samym nośniku. Nośniki są w dodatku tanie. Na taśmie zapisuje się dodatkowe informacje, pomocne przy odsłuchu. Zapis magnetyczny posiada jednak sporo VAT, czyli małą odporność na uszkodzenia taśmy, małą odporność na zewnętrzne pole magnetyczne i czynniki atmosferyczne oraz konieczność czyszczenia mechaniki takiego magnetofonu. Do prawidłowego działania okresowy maintenance jest konieczny. Jednak jakość oferowanego dźwięku w niektórych przypadkach przewyższa zapis na płytach CD. Pragnę jednak ustudzić entuzjazm fanów DCC, bo zapis w tym formacie nie jest lepszy od CD. Mimo próbkowania 48 kHz, system ten wykorzystuje kompresję danych PASC, o której opowiem Wam nieco w następnym odcinku. Możecie się też nieco dowiedzieć o tym systemie, o tej kompresji danych, zaglądając do filmu magnetofonii DCC 600 Philipsa. DCC ma prędkość bitową sygnału fonicznego 384 kbps, sekundę, czyli podobnie jak MP3. Chociaż gęstość zapisu to 2100 bitów na milimetr wszystkich danych, więc także sygnałów zabezpieczających, pomocniczych. Zaś prędkość strumienia danych w formacie RDAT to od 1.23 do 2,46 Mbps. na sekundę. Gęstość zapisu też jest większa bo 2400 bitów na mm. Kwantowanie 12 lub 16 bitów w zależności od trybu Longlay lub Standard Lay. SDAT wykorzystuje się w zależności od formatu Dash do zapisu jednego kanału od 1 do 4 ścieżek. Długość słowa to 16 bitów, a kodowanie to HDM1. Gęstość zapisu od 1000 do 2000 bitów na milimetr. Dla porównania z formatem CD strumień bitów kanałowych wynosi 4,3218 megabitów na sekundę wszystkich danych, czyli z modulacją i korekcją błędów, zaś samych bitów fonicznych jest 1,41 megabitów na sekundę. Próba dostosowania formatu DCC do istniejącego standardu kompakt cassette przyczyniła się do zastosowania kompresji stratnej i lekkiego pogorszenia jakości muzyki. Możecie na tym rysunku zobaczyć, jak zbudowane jest słowo zapisane na jednej szczycie formatu RDAT. Tworzenie sektora zapisu, który odpowiada jednemu skośne napisanemu śladowi na taśmie, obejmuje następujące etapy. Podział 16-bitowego słowa dzieli się na grupy 8-bitowe bajty. Obliczenie 8 bajtów kontrolnych, czyli parzystości dla grupy każdych 24 bajtów przy zastosowaniu przeplatania krzyżowego. Utworzenie bloku w kodzie PCM składającego się z 36 bajtów przez dodanie do każdej grupy bajtów 4 bajtów synchronizacji identyfikacji, adresu i parzystości utworzenie sektorów składających się ze 128 bloków czyli 128 razy 36 bajtów. Dwóch bloków subkodowych, czyli 2 razy 8 bajtów subkodowych, i dwóch bloków ścieżkowania, czyli 2 razy 5 bajtów automatycznego ścieżkowania. To jest ten system śledzenia ścieżki. Każdy sektor jest zapisywany ukośnie na taśmie przy jednym obrocie głowicy. To tyle o formacie RDAT, o formacie SDAT, o mechanicznych sposobach zapisywania informacji na taśmach. Następnym razem zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą, która nam pozostała do omówienia, czyli o kompresji danych PASC. Czyli do następnego odcinka. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Trzymajcie się.